Witam was wszystkich bardzo serdecznie, tutaj Cezik Moj. Witam was w kolejnym audiologu. Ja już wiem doskonale, że dawno audiologa już nie było, ale znalazłem temat na kolejnego audiologa, więc będę mógł się wypowiedzieć. Nowym tematem dla mojego audiologa będą nowe lajki na Facebooku. Jak wiecie, ostatnio one doszły, ale były dosyć późno zapowiedziane. Co to są nowe lajki na Facebooku? Nowe lajki to tak naprawdę, jakby to powiedzieć, uczucia, które możemy wyrazić. Po najechaniu na lajka wyskakuje oczywiście normalny lajk, wyskakuje przycisk super, czyli tak można powiedzieć, jakby mocniejszy lajk. Haha, wow, przykro mi i wrr, co jest po prostu kompletną dziwną nazwą, ale o tym sobie powiemy. Oczywiście po angielsku są przetłumaczone jak zwykle poprawnie haha, wow, sad i angry, czyli po prostu jakoś to brzmi lepiej, wszystko po prostu brzmi lepiej po angielsku. Oczywiście dla zwykłych fanatyków lajków, którzy nie zamierzają korzystać z tych emotikonek, po prostu zwykłe naciśnięcie lajka po prostu da zwykłego lajka. No i po prostu ja z tych zwykłych lajków także będę korzystać. Nowe emotikonki od samej zapowiedzi minęło dosyć sporo czasu. Ich zapowiedź tam była jeszcze w 2015 roku, czyli w sumie kilka miesięcy temu. Zuckerberg, czyli nasz oczywiście magiczny właściciel Facebooka, po prostu wypuścił tą zapowiedź na swoim profilu i prawdopodobnie nowe lajki były już dostępne w niektórych krajach, ale u nas w Polsce nie, zresztą nic nie wiadomo, nas tylko zresztą to najbardziej interesuje w Polsce, albo w ogóle i nawet może w ogóle nie interesować. Co do moich znajomych, czy widziałem, czy którykolwiek z moich znajomych byłby zadowolony z tej opcji? Jak na razie nie, ale do tej pory zauważyłem, że z nich korzystał. Więc na przykład widziałem też takie opinie, że nowe lajki są beznadziejne i mogę się z nimi absolutnie zgodzić, ponieważ same lajki, jak już mówię, są brzydkie, a ich nazwy są źle przetłumaczone. Zresztą nawet to odstraszę od tego, żeby z nich korzystać. W sumie Facebook przestaje być taką już bardziej poważną stroną i zamienia się w jakąś głupią stronkę dla dzieci, z czego co widzę. Bo poziom tych emotikonek to jest naprawdę gdzieś około poziom dziecka. Emotikonek prawdopodobnie miało być 7. Jednak gdzieś ta ostatnia emotikonka po prostu się zapodziała i po prostu jej nie ma. Widocznie w ostatnich etapach testu albo po prostu zostało zarządzone to, że ta po prostu emotikonka nie jest potrzebna. Ale to już jest tylko taka ciekawostka. Jak mówiłem, te emotikonki mi się po prostu nie podobają. Sam bym zdecydowanie wolał opcję, żeby po prostu na Facebooku były zwykłe, ale za to jakie poczciwe dislajki. Że po prostu, powiedzmy tam na przykład są posty daj lajka albo coś, żebranie o lajki, no to chętnie ja bym sobie tak tam dislajka jakiegoś posadził, albo na jakichś innych głupich postach na Facebooku. Nawet zresztą gdyby tam pisało, że niby ma się jakaś zła rzecz stać w daniu tego dislajka, ale ja mi tak miałbym to w dupie i tak bym tego dislajka dał, ponieważ dałoby to trochę uczucia swobody. Albo na przykład pod łańcuszkami też by na przykład dało się wykorzystać dislajki. Oczywiście wiem, że niektóre osoby, które wyrzuciły instrukcję korzystania z mózgu, już by od razu się rzuciły na mój fanpage i zostawiły tam swoje gówno. Ale oczywiście, że ja miałbym to w dupie, ponieważ dislike od takiej osoby po prostu liczy się tylko w liczbie. Ale tak szczerze, to w ogóle się nie liczy. Ja przynajmniej tak uważam. Co do samych emotikonek, na pierwszy rzut oka wyświetlają się tylko 3. Czyli pierwsze, jak najbardziej nasze poczciwe lajki, i dwie pozostałe nowe, czyli na przykład jakaś emotikonka i powiedzmy to tak zwane super. Jeżeli kliknie się na nie, to możemy zobaczyć, ile dokładnie osób dało poszczególną ocenę. No i kurde, tak się zastanawiam ciągle nad tym audiologiem, zastanawiam się i zastanawiam, ale to chyba by było tyle do powiedzenia o tych emotikonkach. Podsumowując wszystko, nie każda osoba jest z tego zadowolona, byłyby zdecydowanie lepsze dislajki. Na przykład, gdzie są omawiane te dislajki, było takich kilka stron, gdzie po prostu te nowe lajki wspominały o nich, były komentarze pod takimi wpisami, że
gdzie są dislajki i coś takiego. I słuchajcie, ja też bym wolał dislajki, ale jaki mamy na to wpływ? Jeżeli na przykład wielu milionów ludzi po prostu by, nie wiem, pisali albo byliby niezadowoleni, wyrażaliby opinię w ankietach, to coś takiego mogłoby się stać, no. Ale weźcie, namówcie te kilka milionów ludzi. Zresztą kilka milionów ludzi korzysta ślepo z Facebooka, nie widzi co lajkuje, nie widzi na co wchodzi, na jakieś gówniane boty, które dają właśnie te linki, o których kiedyś wspominałem. Po prostu nie potrafi z tego Facebooka korzystać. I właśnie słuchajcie, to jest smutne, no bo po prostu ta osoba później przychodzi do kogoś z płaczem, do znajomego, a i Facebooka usunęli, bo miała za dużo spamu na profilu, albo nie wiem, albo jej hejtują pod komentarzem, bo jakiś bot jej stawił komentarz i teraz ją hejtują i tak dalej. Gorzej, jeżeli tego komentarza nie może usunąć, albo gorzej, jeżeli go nie widzi. To już jest kompletna masakra. Ale trzeba widzieć, na jakie aplikacje się wchodzi, bo wspominałem, że można się pośmiać na jakiejś stronce, która wymaga podłączenia do Facebooka. I właśnie tak to wszystko wychodzi. No ale wracając do tematu, gdzie są nasze dislajki? Teoretycznie przykład może być taki, że dislajka może zastąpić magiczna emotikonka wrr, która jest po prostu przetłumaczona przez 6-latka. No dobra, ale już tam nie nachodźmy dzieci, no bo niektóre dzieci zresztą są spoko, nawet podczas gier potrafią współpracować z Steamem i tak dalej. Ale znowu zobaczymy z tematu. Mówię po prostu, że to wszystko jest po prostu beznadziejnie przetłumaczone i tak dalej. No i to by było na tyle w tym audiologu. Coś tak krótko on wyszedł, ale no powiedzmy nie było w nim za bardzo, nie było w nim za dużo do mówienia. Jeżeli wam się podobało, oczywiście łapęcie w górę. Pamiętajcie także o subie, o lajku i komentarzu pod tym filmem. Ja się z wami żegnam, cześć i do następnego audiologa, który mam nadzieję będzie niedługo. Jeżeli znajdę oczywiście jakiś temat, ale nie mam nadziei.